Siemano ekipa, dzisiaj trening z Kamilem. Zrobimy sobie najpierw trening obwodowy, potem sobie zrobimy parę ćwiczeń siłowych, a potem już będziemy sobie ćwiczyć boksersko. Także zaczynamy od rozgrzewki, jazda z tym tematem. Idziemy. Przechodzimy do treningu obwodowego. Zrobimy sobie 8 stacji, 40 sekund pracy, 20 sekund przerwy. Jak wyglądają stacje po kolei, zobaczycie sobie. Ja zaczynam pierwszy, Kamil leci drugi z jedną rundą opóźnienia i tak po kolei jedziemy. Zaczynamy obwodówkę standardowo od ulubionej mojej liny.
Teraz sobie zrobimy dwa ćwiczenia siłowe. Max w pompkach. No max powiedzmy tam po 30 czy więcej, ile kto da rady bez jakiejś tam dopinki. I na drążku tam też gdzieś powiedzmy do 15 powtórzeń. Potem zrobimy ćwiczenia na brzuch i przechodzimy na rękawice. Także ja zaczynam z pompkami. Nie? 30. No i spoko, nie za dużo, nie za mało. To coś takiego chodziło. Inny trening jakbyśmy robili, to możemy sobie zrobić na przykład bardziej siłowy, bez tych interwałów. Wtedy wiadomo, że trochę inaczej trzeba rozłożyć siły i inne dobre ćwiczenia. Ale może kiedyś zrobię taki bardziej siłowy, typowo pod siłownię, pod siłę. A powiedzmy bokserskie rzeczy będą tylko dodatkiem, tak dla zabawy. Dwie ostatnie rundy, 2-3 minuty. Teraz 2 minuty przerwy i lecimy drążkiem. Lecimy teraz w drążek. Jak? Dobra. Super. Lecimy w partnerze kurwa. We'll be right back.
Dobrze.
Tak jest. Dobrze. No i spokój, jak wstanę sobie tak, tylko tak. Wtedy, jak i na warto, stanę się po prostu tak właśnie. Wtedy na drugą nogę i ta powinna być w przodu, bo z reguły w tą stronę, w którą się idzie, w tą się uderza. O, i teraz zmiana. Pa, 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 pa. Staraj się bardziej stawać spodem do tego, bo ty jakby zaczął to robić tak trochę. Starajcie bardziej spodę. Tak stoję, to jest mój cud. Tu mam pozycję walki, czy nie? Prosto, odskok. Prosto, odskok. I tam już właśnie musimy na tym porównać, tą odległość jest zachowaną, nie? I potem jak robimy naszą zmianę, to robimy też. Cały czas chcę już pozycji. Żeby tak by... Jakbyś miał tu między tymi nogami taką deskę na kółku, nie? To patrzcie, czy jeszcze walczy? Walczy. O, już lepiej. I starajcie się też trochę na nogach w sensie, bo ty też jest na tylnych nogach tak, nie? A staraj się trochę wcisnąć, śmierć do tego chodzi. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Masz zamknięty głowę, nie? Bo to jest łatwiej, będzie to tak mógł zrobić. O. O. To jest na przykład zrobić. Pa, 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 pa. Ile, chcesz tyle. O, o. Dawaj, teraz 15 sekund was blokuję, tak? Dawaj. 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 Po treningu jakimkolwiek oczywiście obowiązkowo rozciągamy się. Jeżeli trening był na przykład z bardziej naciskiem na boks, to wiadomo, że rozciągamy bardziej górę ciała, no ale o nogach też nie zapominamy. Jeżeli jakiś siłowy, no to skupmy się najbardziej na partii tej, którą w danym momencie ćwiczyliśmy, a jeżeli jakiś taki wytrzymałościówka, ogólnorozwojówka, no to jakieś robimy podstawowe ćwiczenia do rozciągania. My tutaj sobie zrobimy też parę jakichś ćwiczeń, tak że będzie można zobaczyć, jak to wygląda. Zaczniemy może od rozciągania nóg, nie?
O tym zrobię już kiedyś może osobny materiał, tak jak te wszystkie, które obiecuję i nie robię, więc przypuszczam, że ten będzie kolejny. Dzisiaj robiliśmy w sumie bardziej bokserską, więc powinniśmy się zaraz skupić na klatce piersiowej, barkach, bicepsach. Przed ramionach. Przed ramionach, dokładnie. Oczywiście można zrobić dłuższą sesję rozciągania, ale komu by się chciało? To jest zajebiście nudne. Jeśli ktoś z was chce wpaść do mnie na trening i mnie zna, zapraszam. Tutaj akurat robiliśmy z Kamilem, będziemy robić cyklicznie bokserskie. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdro dla wszystkich, pozdro dla ekipy z grupy sportowi youtuberzy. Trzymajcie się, cześć. Dzięki za super trening. Dzięki.